Szanowni Państwo, Polacy, przyjaciele. 11 listopada, rocznica szczególna. W dniu dzisiejszym przypada setna rocznica odzyskania przez Rzeczpospolitą Polską po 123 latach zaborów niepodległości. Droga była długa, ciężka, okupiona ofiarami, ciężką pracą. Kiedy w roku 1795 Polska utraciła niepodległość pod przemocą Prus, Austrii i Rosji, światłe córy i światli synowie Rzeczypospolitej Polskiej nie poddali się. Krzewili pamięć o Polsce, krzewili patriotyzm. Sięgali po broń w czasie wojen napoleońskich, w czasie powstań i w czasie walk wyzwoleńczych nie tylko w Polsce, ale w całej Europie i na całym świecie. Módlmy się za wszystkich uczestników walk o niepodległość naszej ojczyzny i wolność innych narodów, których groby rozsiane są po całym świecie, aby Pan nagrodził ich cierpienia i śmierć życiem wiecznym. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Proszę. Asysta honorowa do kościoła odmaszerować. Proszę! Baczność! Brawo! Zwrot! Kolumnie marszowie, kierunek za mną. Marsz! Proszę Państwa, ustawiamy się w następnym ugrupowaniu. Sztandary, kampania honorowa, pan marszałek. I my, jako osoby towarzyszące. Regiony to żołnierska nutra, regiony to strasęczy głos, regiony to żołnierska nutra, regiony to ofiarny los. My pierwsza brygada, strzelecka gromada, nas los rzuciliśmy, nas życia los, nas los, nas los. Do Pana Prezydenta Stanów Zjednoczonych, do Królewskiego Rządu Angielskiego,
do rządu Rzeczypospolitej Francuskiej, do Królewskiego Rządu Włoskiego, do Cesarskiego Rządu Japońskiego, do rządu Rzeczypospolitej Niemieckiej i do rządu wszystkich państw wojujących i neutralnych. Jako wódz naczelny Armii Polskiej pragnę notyfikować rządom i narodom wojującym i neutralnym istnienie państwa polskiego niepodległego, obejmującego wszystkie ziemie Zjednoczonej Polski. Państwo polskie powstaje z woli całego narodu i opiera się na podstawach demokratycznych. Rząd polski zastąpi panowanie przemocy, która przez 140 lat ciążyła nad losami Polski, przez ustrój zbudowany na porządku i sprawiedliwości. Tymi słowami rozpoczynamy dzisiejszą Eucharystię. Witam serdecznie was wszystkich zgromadzonych dzisiaj w stulecie odzyskania niepodległości. Gromadzimy się w tej świątyni, aby dziękować Panu Bogu za wolną ojczyznę i modlić się o wieczny pokój dla tych, którzy życie za jej wolność oddali. Będziemy też prosić o pomyślność ojczyzny, mądrość dla rządzących, a dla każdego mieszkańca o poczucie odpowiedzialności za wszystko, co Polskę stanowi. Jeszcze po...